Cześć, dzień dobry. Jest sobota, 2 czerwca. Witam ze słonecznego Gdańska. Rozpoczynamy tydzień pod kryptonimem Zielona Droga, co oznacza, że ruszam na Green Velon. Termometr wskazuje 12 stopni, czyli chłodny ten początek czerwca. Rzeczywiście jest dosyć rzeźko. Jadę teraz na stację kolejową i łapiemy pociąg do Białegostoku. Zobaczymy, czy chociaż windy działają. Dzisiaj jest 15 kilo. O, krótka. Po co takie windy robią? Tu nic nie wchodzi. Pianie wejdzie. Lecimy. Zero. Dawaj. Nie mam pojęcia, dlaczego takie małe windy robią. Chyba tylko na wózki inwalidzkie, a o rowerach nikt nie myśli. Jak miał przednie sakwy, no to nie dałoby rady wejść do tej windy. Taki uzbrojony. W ogóle się okazuje, że jedziemy do Warszawy. Nie. Siemano Wojtas. Siemano. Same najlżejsze rowery, witam. No kurde. Rozi już pojechał do Warszawy teraz. No właśnie widzę, tylko zapomniał rowery zabrać. No. Gdańsk wrzeszcz, tylko nie wrzeszcz. No i co chłopaki? Green Velo po raz drugie starcie. Jedziemy znowu do Białegostoku, ale ruszamy tym razem w drugą stronę, na południe Polski, w stronę Przemyśla. A gdzie dojedziemy? Zobaczymy. No musimy dojechać do Jarosławia, Przemyśla, gdziekolwiek. Tam mamy pociąg. To już niedziela. Mamy bilety na rower, mamy bilety na siebie, ale to i tak nie gwarantuje tego, że wejdziemy. Nie, to nie PKN-ka, tak chyba wejdziemy, ale żeby to zrobić sprawnie i szybko, trzeba to jeszcze ogarnąć już tak raz. Także 8.20, pociąg Biebrza, on jedzie przez Białystok do Warszawy, także taka podróż. Ej, do tego wagonu wejdziesz w całości, człowieniu. Patrz. Oho. Czy on wejdzie? Elegancko. Jesteśmy w połowie drogi? Chyba. Jeszcze bliżej końcówka. Bliżej, 13. Bliżej niż dalej. Ale pociąg na szczęście bez opóźnień. Także w Białymstoku będziemy o 15.30. I ruszamy dzisiaj w stronę Michałowa do przejechania 60 km. Szanowni Państwo, następna stacja Ełk. Przypominam Wam konieczność stacja Ełk. Tutaj sobie możemy wyjść na chwilę. Będziemy stać dłużej. Czemu masz tryb samolotu narysowany? W samolocie jestem. Zostało nam jeszcze 15 minut pociągiem, czy nawet 10. No i ewakuujemy się na zewnątrz. Ale to będzie dosyć proste, bo Wojtas nam obiecał, że wszystko wyniesie i my możemy tylko zejść, wsiąść i jechać. Dlatego go wzięliśmy. Już dzisiaj to pomagał ludziom w pociągu różne rzeczy robić, wynosić rowery, ściągać walizki, także trening już miał. Rozy jako prawidłowy kierownik, organizator wycieczki, ty rób to, ty rób to, ty rób to. Ja żadny pracy się nie boję, dać mi ludzie, nim pokieruję. Szanowni Państwo, zbliżamy się do stacji Białystok. Planowy odjazd do stacji Białystok, godzina 15.55. Najgorsze jest to, że nie wracamy. Zawsze... No i dobrze, pierwszy raz oddalamy się od domu. Zawsze wracaliśmy. W ogóle na tym wyjeździe łamiemy wiele zasad, ale o tym powiem pewnie za chwilę. Także nic nie będzie takie, jak było wcześniej. A teraz jedziemy na kartacze. Dokładnie, jedziemy chyba na kartacze do Supraśla. Już wypatrzyłem w necie, jest tam taki bar Jarzębinka, ale nie wiem. Pomadka musi być. A tam się już przygotowuje, żeby zjeść 2 kartacze. Jeszcze chwilka, jeszcze minutka. Wojtas wgrywa ślad do nawigacji i możemy za chwilę ruszać na szlak. Tak, w ogóle oczywiście rozpakowujemy się na stacji, podbija jakiś dziadek, który ma załadowany wózek swoim szpajem z rynku i czy mu załadujemy, a pani tutaj konduktor mówi, nie, to normalne, on to codziennie jeździ, nie? Także to jest fajnie, ale pomogliśmy, dobry uczynek liczy się, czyli zrobiliśmy już jeden dobry uczynek w Białymstoku. Mam nadzieję, że zostanie nam to wynagrodzone. Byliśmy tutaj w zeszłym roku, dokładnie rok temu i byliśmy w nocy, w dzień wygląda to trochę lepiej, chociaż akurat ten gmach budynku dworca białostockiego był bardzo ładnie oświetlony i bardzo nam się podobał. Chyba nawet w nocy wyglądał lepiej niż w dzień. Tak właśnie.
A teraz będziemy zobaczyć Białystok za dnia. Jest już godzina czwarta, także trzeba jechać. Dzisiaj musimy dojechać do Michałowa. Jest to 60 km. No tak na pierwszy dzień, na rozgrzewkę myślę, że fajnie. No i po drodze jeszcze wam tam opowiem, bo w tym roku same założenia. Tak jak nigdy nie robiliśmy założeń, to w tym roku same założenia. Za chwilę łapiemy już Green Velo, bo Green Velo leci tam na dole. Także już za chwilę będziemy przy szlaku. Znajomo, chociaż jechaliśmy ostatnio w nocy, ale już widzę, jesteśmy na Green Velo. Złapaliśmy szlak, super. I od razu oznaczenia, no pięknie. 20 km do Supraśla. Wspaniale. Także na lewo i w stronę Supraśla, ale jeszcze na chwilę skoczymy na rynek, bo być w Białymstoku, nie zajechać na rynek. Już mi się to podoba, już czuję, że jestem na wycieczce, a nie tak jak w tym pociągu. Tutaj jakaś impreza koszykarska się szykuje. Rozkładają kosze, młodzi trenują. Będą zawody chyba, albo jakiś konkurs przynajmniej. Jest i koło widokowe, i są rowery miejskie w Białymstoku. No to start. To samo miejsce rok później, udało się zgodnie z założeniami. Mam nadzieję, że wszystkie założenia, które sobie postawiliśmy, się udadzą, ale tymczasem lecimy już w stronę Michałowa, bo już jest grubo po czwartej, a kilometrów jeszcze zostało 58. Czy nas przepuści? Wow. W nasz dzień zero w zeszłym roku pojechaliśmy tam prosto, a teraz lecimy tak jak szlak prowadzi w lewo. Jeszcze cały czas w Białymstoku, no jedziemy, jedziemy. Tak dosyć długo się wyjeżdża, ale pamiętam, że w drugą stronę jak wyjeżdżaliśmy, to też dosyć długo było. O, już praktycznie opuszczamy Białystok, ale jeszcze nie było tablicy, że koniec miasta, a już jedziemy dobre 11 km. Czyli do Supraśla zostało jakieś 9. Czyli Kartacze już blisko. A człowiek trochę głodny. Kilka godzin w pociągu. No ten wyjazd będzie zupełnie inny niż wszystkie. A dlaczego? A dlatego, że pierwszy raz od kilku wyjazdów zrobiliśmy jakiekolwiek założenie. Pierwsze założenie to dystans, jaki musimy pokonać, ponieważ mamy kupione już bilety na powrót. Bilety mamy od miejscowości Radymno i z Białegostoku do Radymna jest jakieś 705-710 km. Musimy ten dystans zrobić, żeby dostać się do pociągu. A co za tym idzie? Mamy też mniej więcej ustalone pośrednie odcinki. I co więcej, po raz pierwszy odkądkolwiek mamy porezerwowane noclegi. No świat się kończy. Także w tym roku logistycznie wyprawę całą ogarnął Rosie. Zabukował nam noclegi. Załatwił bilety. No właściwie my tylko musimy jechać. Także ja na tej wyprawie nie mam już co robić. Bo tylko jechać i nagrywać film. Ale to jest fajna funkcja i bardzo ją lubię. Co jeszcze z nowości na tej wyprawie? Jako, że mamy noclegi, no to nie wieziemy zbyt dużo sprzętu. Namioty, śpiwory, tego typu rzeczy zostały. Nie nastawiamy się też na jakieś tam specjalne gotowanie. Mamy kuchenkę z palnikiem, ale raczej, żeby spić sobie kawkę, zrobić herbatę, ewentualnie zalać coś gotowego. No i też mamy gotowe jedzenie. Pierwszy raz mamy takiego mini partnera wyprawy, który dostarczył nam posiłki w proszku. Także też będziemy sobie je spożywać podczas wycieczki. Także
lecimy w minimalizm. Zawieramy coraz mniej. Już chyba niedługo na następną to pojedziemy bikepackingowo. Ale nie, te sakiewki muszą być. Sakiewki są fajne. Kilka kilometrów do Supraśla. Trzeba pójść sprawdzić te kartacze, co w internetach polecają. A może wy polecacie jakieś inne miejsce? W sumie teraz to już nieważne, bo jak już będziecie to oglądać, to my będziemy już dawno w domu. No jest klimacik. Jakieś bagienka na dole. No pięknie jest, pięknie. Zielono jest. Na razie jeszcze pod wiatr. Ale od Supraśla już ma być z wiatrem, więc będzie jeszcze piękniej. Kierują nas na ścieżkę rowerową, ale to chyba jest podstęp. Elegancko. Są bociany, są kościoły. Pięknie jest, panie, pięknie. Tam bocian, zobaczcie, na górze siedzi. Na tej wieży. I sobie patrzę. Dojechaliśmy do Supraśla i jesteśmy w barze Jarzębinka. No, jedzonko wygląda pysznie. Rodzi spałaszował już żurek, mówi, że jest mega. No a tutaj cała reszta wygląda smakowicie. Mamy kartacza i trochę babki ziemniaczanej. I zestaw syróweczek, tak. No, kartaczek elegancki. Jak twój? Wojtas miał dwa, ale już jednego zjadł. Nie, ja miałem jeden, tak samo jak wszyscy. Jak dwa. Jeden. Ej, ile widzisz? Czekaj. No chyba nagrałem to wcześniej. Bar Jarzębinka w Supraślu. Zdecydowanie polecam. Nam też polecono w internetach, że najlepsze kartacze. No, dużo ich w życiu nie zjadłem, ale te były naprawdę dobre. A jak tam twoje rzeczy? Moje były bardzo dobre. Żurek i kartacz, i babka, i super wszystko było. O, i fajny kościół tu jest tam. Taki malutki ten Supraś, no ale tak fajnie klimatycznie. Widać, że jeszcze sezon się nie zaczął, bo nie ma za dużo ludzi. To jakaś pierwsza wycieczka. No, nie możemy z tego Supraśla się wydostać. Jeszcze szybki sklep, kupiliśmy wodę i cuksy. Jeszcze kawał drogi, więc trzeba jechać to szybko. Czyli ja na czoło. My wskakujemy ci na koło i no. Robisz nam tunel. Dokładnie. Taki jest plan. Wojtas na początek peletonu, my na koło wskakujemy i ciśniemy. I kilometry wreszcie będą tak jak ma być, a nie tam jakieś jeden polano. Kończy się asfalt. Czy na długo? Czy na zawsze? Pierwsze zjazdy się zaczęły. Zjazdy i podjazdy. Cały czas jest. Góra dół. Znów bociany. Pięknie jest. No fajne takie asfaltowe zjazdy. Są też podjazdy. No i było sporo tarki po szutrach. A dzisiaj jadę w spodenkach bez wkładki. Trochę tyłek boli, ale już jest drogowskaz na Michałowo. A, tylko to nie jest po Green Velo. Tam do Michałowa to był właściwie objazd, bo szlak Green Velo biegł w lewo i my skręciliśmy w to lewo. Ale teraz pokonujemy już trzecie przewyższenie. Chyba najwyższe. Mam nadzieję. Nie mam włączonego profilu wysokościowego w Wachu, więc nie wiem jak to wygląda dalej. Ale no jest grubo. Ledwo pod górę. No ale 24 km do Michałowa. Dobra, zjechaliśmy z tych szutrów. Już tyłek boli.
naprawdę. A jesteśmy w Załuku, Załuki. To może być dużo ciemnych załuków, a w ciemnych załukach są ciemne typy. Także przejedźmy po prostu przez tą miejscowość i jedźmy dalej. Taka miejscowość Waliły Dwór. Tutaj dojechaliśmy do moru. I Rosji powie nam, gdzie jesteśmy, gdzie byliśmy, gdzie będziemy. No. Tu jedliśmy obiad. Pojechaliśmy tu. Tu mieliśmy zagwozdkę, czy myśleliśmy, że są jakieś skróty do Michałowa. Myśleliśmy, że pojedziemy tędy. Ale pewnie to nie byłby wielki skrót. No tu później można było tą drogą skrócić jeszcze. Ale pojechaliśmy tak jak Grinvelo. Załuki, tak? To ci, co są załukami. Waliły Dwór. I tutaj teraz jesteśmy w Waliły Dwór. I zaraz Waliły Stacja, Grudek i Michałowo. Jakieś jeszcze 15 przed nami. Dzisiaj dystans nie był jakoś specjalnie długi, ale po całym dniu jazdy pociągiem, jednak te 60 km to trochę czuję. Hajnówka. Tam jutro jedziemy do Hajnówki, a teraz Pieńki i za Pieńkami Michałowo. No i jesteśmy w Michałowie. Jeszcze musimy ogarnąć, jest tu moją tu Biedronkę, więc ogarniemy sobie jakieś buły na rano i jedziemy na nocleg. Jesteśmy czy nie? No chyba jesteśmy. Proszę, jaki tutaj elegancki garaż rowerowy. Kierownik zamyka. Idziemy. A tu w Michałowie akurat są dni Michałowa. Zespół Papa Dance jest i podobno śpią w tym samym pensjonacie co my. Także pewnie będzie jakieś afterparty. No zobaczymy, nie? Na razie idziemy się ogarnąć. 60 kilosków dzisiaj zrobione. Jest tak.